Zorganizowana przez Instytut Lotnictwa konferencja naukowa i towarzysząca jej wystawa fotografii nawiązują do wydarzeń, które miały miejsce 70 lat temu na plażach Normandii, kiedy to nastąpiło długo wyczekiwane lądowanie aliantów celem utworzenia drugiego frontu w Europie. Chcemy przez to wydarzenie przypomnieć społeczeństwu, jak niebagatelny był udział polskich sił powietrznych w tej operacji i zapewnić im trwałe, należyte miejsce w świadomości Polaków. 6 czerwca 1944 roku rozpoczęła się największa pod względem wykorzystanych sił i środków operacja desantowa w historii – lądowanie aliantów w Normandii. W tym roku obchodziliśmy 70. rocznicę tamtych wydarzeń. Z tej okazji Instytut Lotnictwa zorganizował konferencję pod tytułem Podniebni Bohaterowie. Chcemy się tą konferencją łączyć w ogólne święto uczczenia tego wielkiego wydarzenia, które 70 lat temu umożliwiło otwarcie drugiego frontu i zachowanie rozsądnej geopolitycznej równowagi. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego z Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Holandii, Belgii, Norwegii oraz reprezentanci Ministerstwa Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych i Generalnego Dowództwa Sił Zbrojnych. Wydarzenie zgromadziło również liczne grono naukowców, historyków, lotników oraz przedstawicieli mediów. Gościem honorowym konferencji był podporucznik Jerzy Główczewski, który za służbę w okresie II wojny światowej został trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. W roku 1944 zasilił skład 308 Dywizjonu Myśliwskiego Krakowskiego, stacjonującego w tamtym czasie we Francji. Nie nosiło się żadnych mundurów, nie było salutowania, nie było parad, nie było tupania nogami, nic. Każdy nosił sweter, jaki chciał, czapki, jeden miał kaki, drugi miał biały sweter, jeden. Jak wypadło, jak było wygodnie. I taka była atmosfera. Poza tym była wielka przyjaźń z załogą najemną, ponieważ od nich zależało życie każdego pilota. Myśmy stali się takimi poster boys, tak? Fighter pilots, tak? Wielka, dziewczyny szalały, ale przecież również byli wszyscy inni. Tworzyli tą ogromną piramidę i nas tam umieścili na czubku, ale bez tej całej bazy nie można było działać. No to było oczywiście cała struktura brytyjskiego lotnictwa, która była genialna absolutnie. Ale jakoś się Polacy wpasowali i to było wszystko razem, grało bardzo dobrze. W trakcie konferencji przedstawiono historię zmagań polskich żołnierzy, dla których walki w Normandii były kolejnymi, w których brali udział podczas II wojny światowej. Polska krew wsiąkała ziemię pod Narwikiem, Tobrukiem, Leniną, Monte Cassino, na plażach Normandii, które dziś czcimy tą datę, pod Aachen, w Warszawie i w Berlinie. W następstwie desantu w Normandii spod okupacji niemieckiej wyzwolono Francję, a w niedługim czasie także Belgię i Holandię. O udziale poszczególnych narodów oraz bohaterstwie polskich lotników walczących u boku aliantów opowiadali przedstawiciele polskich sił zbrojnych i państw alianckich. Chciałbym tylko podkreślić, że inwazja, otwarcie drugiego frontu w Europie Zachodniej to była największa oczywiście dotychczas operacja desantowa w historii wojen. Operacja połączona i wielonarodowa. Trudność tego zadania polegała na tym, że trzeba było zgrać żołnierzy 12 nacji, wyszkolić, wyposażyć, dostarczyć terminowo, precyzyjnie oraz nie zdradzając swoich zamiarów Niemców. 70 years ago started one of the most intrepid military operations of modern history. When the Allied forces landed on the shores of Normandy and broke through the German Atlantic defense. This massive military operation was undertaken by a united armada of forces of different nationalities, in which the air forces played also a very important role. Today, with all freedom-loving people and countries, we honor the brave soldiers who fought this heroic battle.
their courage and sacrifice of the many soldiers on the battlefields will never be forgotten. The D-Day evokes for us different echoes and some names of battles, which are so many recordings of the violence of the fights and the sacrifice of the fighters. Well, but I say, so I want to make a special tribute to the significant Polish D-Day contribution. It shows the Polish national security responsibility as a platform for homeland security and defense, even if it took many years to get you for the freedom, we shall celebrate this today. Canada also became home to many Polish veterans after the war, and one of these is Colonel Pilot Krzysztof Demski, the first commander of the famous 303 Squadron, who, along with his wife Wanda, who was a soldier of the Home Army and a participant in the Warsaw Uprising. They emigrated to Canada after the war, and Colonel Krasnodemski died in Toronto in 1980, but his remains were recently returned to Poland in a very moving ceremony that I attended along with Defense Minister Szymonik just a few weeks ago. These are only a few of the stories, and there are many thousands of them. The bonds which were forged in the battles of World War II have never faded and have served as a foundation for a strong friendship and partnership. Canada and Poland have remained steadfast in their defense of democracy, freedom, and human rights. Wkład polskich sił zbrojnych w przeprowadzenie operacji morsko-desantowej w północnej Francji był znaczący. Wsparcia wojskom amerykańskim, brytyjskim i kanadyjskim udzieliły polskie siły powietrzne stacjonujące w Wielkiej Brytanii, a także polska marynarka wojenna oraz polska marynarka handlowa. To wielka wojskowa operacja, największa tego typu w dziejach, pokazująca bohaterstwo żołnierzy z wielu krajów, również naszych pilotów, ale również naszych marynarzy. Jak można podsumować wysiłek polskich lotników nad Normandią? No, można oczywiście podsumować na żołnierzy danych statystycznych, można podsumować, patrząc na to zdjęcie, to jest dwóch polskich lotników sfotografowanych tuż przed inwazją. Wszyscy trwają 131 skrzydła. Po prawej stronie Jerzy Dużański, który wcześniej był pilotem myśliwskim, on w tym momencie był już pilotem Lancastera. I on był jednym z tych 20 kolegów z nocą 12 na 13 czerwca na locie na Bielsen. Po lewej Władysław Siedliński, który przeżył wojnę, po wojnie wrócił do Polski. W 1951 roku wykonano na nim wyrok śmierci za bycie imperialistycznym szpiegiem. I think the Royal Air Force, the UK and the West has perhaps forgotten the efforts of the Polish air crews flying with 1568 Special Duty Flight, we heard a little about it earlier, alongside airmen from 148 Squadron, 178 Squadron, 267 Squadron and South African Air Force units. All of those brave men trying their best to try and resupply the besieged Polish army. Lądowanie w Normandii to piękna, choć już trochę zapomniana karta w naszej historii. Dla wielu pasjonatów historii i lotnictwa, polskie siły powietrzne na zachodzie to nierzadko zatarta legenda. Pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń przechowują przede wszystkim ich najbliżsi. Na konferencji zorganizowanej przez Instytut Lotnictwa obecny był Ryszard Kornicki, przewodniczący Komitetu Pomnika Lotników Polskich w Norholt, syn podpułkownika Franciszka Kornickiego, ostatniego żyjącego dowódcy dywizjonów polskich sił powietrznych na zachodzie. Pamięć o polskich siłach powietrznych żyje i przechodzi z pokolenia w pokolenie. Naprawdę, nikt nie zapomni. My friend Richard Konitsky, chairman of the Polish Air Force Memorial Committee, has eloquently described the work of those who guard the memory and maintain the traditions of the Polish Air Force in the UK. I would only add that the story of the exiles is strong and its themes are universal. It is for this reason that we urge you to translate your books and documents into English. W trakcie konferencji miała miejsce promocja książki autorstwa profesora Tadeusza Królikiewicza oraz Wojtka Matusiaka pod tytułem Polski samolot i barwa,
Polskie siły powietrzne na zachodzie 1940-1946. Książka została wydana we współpracy wydawnictw naukowych Instytutu Lotnictwa oraz wydawnictwa Bellona. Na zakończenie konferencji odbył się koncert piosenek Edith Piaf w wykonaniu Doroty Lulki wraz z zespołem Pawłem Nowakiem oraz Maciejem Sadowskim. Kiedy brzmi piosenka ta, akordeon gra, melodyjka już płynie, świat czysta, biedne serce już żywo spełnia. Obchodom 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii towarzyszyła także wystawa fotografii w Alejach Ujazdowskich przy Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W wernisażu uczestniczyli ambasador Królestwa Niderlandów Paul Beckers, konsul i radca ambasady Królestwa Belgii Guido Grauwels, podporucznik Jerzy Główczewski wraz z rodziną i przyjaciółmi, dyrektor Instytutu Lotnictwa profesor Witold Wiśniowski oraz pasjonaci historii i lotnictwa. Kuratorem wystawy i pomysłodawcą konferencji był Witold Świeczak z Instytutu Lotnictwa.